jakiś wniosek napisać, żeby mógł skorzystać z tej dużej sali? Romek ma swoją część. Ja rozumiem, ale sala jest jedna duża. Ale są dwie części tego obiektu. Jedną część ma Romek, drugą część ma WTZ Pracy Lekarskiej, łącznie z tą salą. I zwłaszcza przed południem, chyba nie wyobrażacie sobie Państwo, że na 140 metrach malutkich dwóch, czterech pomieszczeń, które mają do dyspozycji na zasadzie wyłączności, że oni będą mogli zrealizować swoje warsztaty. Promyk ma w swojej części 400 metrów kwadratowych. 400, proszę Państwa, a tutaj 140. Więc uzupełniająco, w czasie, kiedy nie dzieje się tutaj nic innego, Promyk będzie miał prawo korzystać z holu, będzie miał prawo korzystać z tej sali. Ale ma za zadanie Stowarzyszenie Praksedy Lechmańskiej wykonywać jeszcze coś więcej, czyli ma za zadanie organizować w tym miejscu i na bazie tej sali widowiskowej również dodatkowe zadania dla szerszej społeczności, dla niepełnosprawnych i dla mieszkańców gminy. W tym dla Promyka, jeżeli taka będzie potrzeba. Jeżeli Promyk będzie potrzebował zrobić śniadanie wielkanocne, czy jakąkolwiek inną imprezę, wówczas zgłasza na zasadzie wszystkich innych podmiotów, że taką salę, że tą salę potrzebuje na ten moment i ma udostępnioną. Na co dzień jednak są to dwie odrębne części i tak to zostało zorganizowane. Gdyby nie było Urzędu Marszałkowskiego, to w ogóle tej części mielibyśmy wcale. Na zasadach ogólnych, tak jak wszyscy, będzie. Ale w ogóle pani coś innego mówiła na spotkaniu okładkowym, nawet w Promyku, a co innego pani teraz mówi? No to są zupełnie inne. Nie wiem, zupełnie co pani inne. Ma na myśli, bo no, nigdy, tak, no, bo, no, co nigdy, innego pani mówiła? No pani wójt, no przecież byłam i słyszałam. Proszę pani, nigdy nie mówię nic innego. Ale mówiła pani, że tylko Prakseda będzie miała do dyspozycji tamtą część. Nic nie było mówione nigdy o tej dużej sali, że duża sala ma być do ogólnego właśnie użytku tutaj. Przepraszam, to co pani chce jeszcze zabrać Praksedzie Lemańskiej 140 metrów? Ja nie chcę zabrać. Ale mało jest 400 metrów wam tego pomieszczenia? Mało jest tego? Będziecie mieć, pani wójt przecież to mówi. I o co pani jeszcze chodzi? To się okaże, że wszystko w czasie. To jak się nie okaże, to wtedy pani może protestować. Na razie pani nie protestuje, bo nie ma wszystko. Ale to pani jest Konarzewa? Nie, ale jestem w UTZ. No. Dziękuję serdecznie. Proszę. Które jest na terenie przedszkola? O chodniku przed przedszkolem, on jest z takiego wryziku zrobiony, tam się takiej żywicznego rozpada, no, wygląda to fatalnie, a myślę, że to też niemałe pieniądze były wydane. To już było zgłaszane i to jest nawet na pewno do wybieczenia. Dobrze, druga rzecz dotyczy szkoły podstawowej. W zeszłym roku też zadałam to pytanie pani wójt odnośnie ewentualnej budowy sali gimnastycznej. Cały czas słyszymy tylko o boisku. No nie wiem, czy wszystkie dzieci korzystają z boiska, ale nie wiem, czy ono jest ogólnie dostępne. I właściwie to nie mamy sali gimnastycznej i nie mamy odpowiedzi na te pytania, tylko jest miało wybudowane. A tak naprawdę nasze dzieci nie mają sali. To wcale jest wynajmowane u księdza. Nie wiem, czy też sobie Państwo zdajecie z tego sprawę, jak ta sala wygląda w jakimś stanie technicznym. Bo według mnie ona się nie nadaje do tego, żeby tam ćwiczyły dzieci. Też to nie spełnia na pewno wymogów technicznych. I też pytanie jest takie, no nie wiem, ja mam dziecko w trzeciej klasie, więc dziecko mi nie powie, jak chyba trwa lekcja WF-u, ale może ktoś się wypowie tutaj z osób, które kiedyś miały WF, ile tak naprawdę trwa WF. Bo ja sobie to obliczałam, że jeśli dochodzimy i wracamy, rozbieramy się, przebieramy, to chyba to trwa około 20 minut, więc to przydaje się, że jest to 25.
jeśli mają dzieci w UE. Także patrz na swoich stronach, że jest budowanie w UE z klasą i w ogóle z swoich stronach. My byśmy czy, też chcieli, no proszę Państwa, chyba że Pani ma następne pytanie, Państwo, jeżeli to... No dobrze, to na razie na tyle. Czyli sprawami wychowania fizycznego akurat zająłem się tutaj od całego początku, byłem... Dla mnie było to nienormalne, że szkoła faktycznie ten WF ma na takim poziomie i wynajmują tę salę od robostwa, bo jest taka konieczność. O ile tam powiedzmy w klasach tych niższych to powiedzmy się sprawdza, bo ta sala nie musi być, takich standardów. Natomiast w tych wyższych klasach praktycznie nie bardzo dużo sprawy. Nie mają, tak. W krótkim czasie wykonaliśmy, urząd wykonał, radni wykonali, wydaje mi się, bardzo dużo pracy w tym kierunku. Po pierwsze, pozyskaliśmy grunt, który jest obok, za 400 ponad tysięcy złotych. Tak naprawdę była bardzo trudna sprawa. W ubiegłym roku pozyskaliśmy grunt. Niemożliwe jest wybudowanie sali, gdziekolwiek indziej, znaczy w pobliżu tej szkoły, która jest, bez pozyskania gruntu. I ten grunt pozyskaliśmy go po wielu, bardzo wielu latach starań, bo rozmowy z panią reprezentującą właścicieli były już pierwsze to chyba 7 lat temu, czy nawet wcześniej. Już od pani sołtys się dowiadywałem, że jest osoba, która tego prawdopodobnie będzie chciała pozbyć. Czyli rozmowy trwały, w końcu udało się